No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szyweral z tej strony. Kolejny odcinek Mafii 3 na moim kanale. Moi drodzy, jedziemy... Znaczy, od ostatniego odcinka generalnie nic się nie zmieniło, poza tym, że dzień się zmienił, tak? W sensie, ostatnie dwa odcinki nagrywałem sobie gdzieś tam wieczorkiem, przy okazji, ostatnie dwa... Teoretycznie miało być trzy, ale tak jak pamiętacie, wspominałem, jeden odcinek poszedł się pierdzielić ze względu na to, że mikrofon nie włączyłem. No miejmy nadzieję, że tutaj mikrofon będzie działał, nie? No, także jeszcze jestem przed kawą. Donovan, spóźniony. You ever heard of Enzo Conti? Think Sammy mentioned him a time or two? He's 61, old school mob. Been running Barclay Mills for decades. He started off extorting the railroad and moved on into industrial waste. All the heavy construction equipment and supplies for the casino, steel, concrete molds, that kind of thing, was all brought in via Enzo's trains. All that shit has to be worth millions. Enzo didn't just hand it over to any cat who walked in the door. Marcano's a felon, so he's got to have a partner, someone who's legit. If he does, that person's buried deep. I went through the paperwork, it's a goddamn maze. Which means we need to get Enzo to tell us who it is. Okay. According to my sources, Enzo's not a big fan of the casino. Thinks anyone who's not Sal Marcano's gonna end up getting fucked. So I might be able to use that to flip him. Probably have to squeeze him pretty hard, but it's worth a shot. He's still involved in the railroad and has to store all that industrial waste somewhere, so I'd start there. Once I take his district from him, I'll give him a call from the motel, offer him an out. And if that fails, you could always give him a Hanoi hangman. kolumbijski krawat? Wiecie co, no... nie bardzo wiem, co to jest kolumbijski krawat, nie? Także moja wiedza niestety... aż tak daleko nie sięga. I teraz tak, moi drodzy, gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy w Barclay Mills. Skoro mamy już tą dzielnicę, to mogłem tak, albo pójść tutaj w dzielnicę francuską i przejąć tą, aby połączyć tutaj tak ładnie wszystko, całą moją tą, ale tu jest DLC, nie? Więc tam nie idę. Poszedłem tutaj, Barclay Mills, i wtedy będziemy mieli tak, tu... całe tak jakby do nas należące, no bo bagna raczej nie będziemy mogli przejąć. Po czym? Tutaj mamy trzy dzielnice, nie? Znaczy to są dwie dzielnice, ale wiecie, o co chodzi, nie? No dobrze. Barclay Mills, tutaj mamy pogadać z Connie DeMarco oraz mamy pogadać z Marią Bawą. Zróbmy to. Zróbmy to, moi drodzy. Porucznik Enzo Conti. Dalej do sobie Capo z Frisco Fields. Okej. Okay. Enza będzie pierwszym krokiem kolejnego Capo. Okej. Okay. Czyli dopiero Frisco Fields mi się odblokuje, jak będę mógł... Znaczy, jak tutaj ogarnę to, tak? Dobra. No, jest to dobry pomysł jakiś taki. O, czekaj, bo tu mamy coś... coś dla mnie. 61. podsłuch. Zawsze się przyda, moi drodzy. To nie jest tak, że się nie przyda. Look who it is. Good to see you up and breathing, Connie. No, fuck, man. He got kind of crazy when you was taking over the warehouse in River Road, but I got out all right. Heard you know something about the Barclay train yard. Yep. This is more independent like between the two of us. That friend of yours in the nice tan suit figured you need eyes and ears on Pete Santini's shipping operation. What's Santini up to? He's a protection man here in Barclay. You want to see whatever you put on a train end up where it's supposed to be? You gotta pay Pete's people. Sounds kind of okay. Smart. One of Marcano's outfits. Give the man a prize. Ever wonder why this city's got so many guns? Marcano and Enzo got Santini running them. You bust up them deals and you put the hurt on Pete's business. All right. I'll see about getting my hands on that map. Be seeing you. You know the drill. Lean on Santini's people, see what they got to say. Dobra, czyli muszę znaleźć mapę z transportami, które gdzieś tutaj się odbywają. A ciekawe, czy będę mógł jakąś broń ogarnąć. W sensie, że na przykład ukraść czy coś. Ale pewnie nie, bo to wiecie, to tak nie wygląda.
Dobra, jak tam mapa wygląda? Broń. To, tu mamy mapę i tu jeszcze mamy Marią Bawo. Dobra. Zróbmy tak. Ale nie, bo w sumie... Po kolei. Ukradnijmy tą mapę. Ukradnijmy tą mapę, bo chciałem pogadać z tą panią Santini. Z Marią Bawą. Żeby mieć już odblokowane tak jakby... No dwie możliwości robienia pół questów. Ja to nazywam pół questami, bo wiecie, o co chodzi. Chcąc, nie chcąc, żeby dostać się do głównego ziomeczka i przejąć dzielnicę, to muszę robić te pół questy. A dlaczego nie nazywam tego misjami pobocznymi? Misje poboczne dla mnie w Mafii 3 to są tak naprawdę te misje, które wam nie pokazuję. Czyli misje, które w żaden sposób... Czekajcie, Santiniemu mapę. No to idziemy tutaj. Które w żaden sposób nie są potrzebne wątkowi fabularnemu. I nie zmienią nic tak naprawdę, czy ja je zrobię, czy ja je nie zrobię. Dobra, hop. Tu mamy hajs. Tu mamy okładkę. No, przewiwyłaś. Czekaj, bo tam mamy coś do zniszczenia, ale tu mamy też dwóch ziomków. Ja bym to zrobił tak, żebym najpierw tutaj poszedł. Ty, a jeszcze apteczkę mam? A nie, to piętro niżej, okej. Okay. Wiedzieli się o mnie? Chyba nie. Dobra, pięknie. Babeczko, cicho, nic się nie dzieje. Dobra. Mamy hajsiwo, to możemy rozwalić. Ale najpierw... Cholera, tu jest wartownik. Jakoś tak bym chciał... Sensownie. O, tu jest jeszcze ziomek. Ty, dużo ich tu trochę. Powiem wam, że trochę ich tu dużo. Dobra, cicha eliminacja poszła. Teraz kolejny tutaj schodzi. No oczywiście, no jak żeby inaczej. Do tego nie będę ryzykował, że mnie wykryje. Pięknie. Tu mamy kamizeleczkę. Tu mamy kolejny hajs. Dobra, dostał ładnie. No i jeszcze zostało kilka osób na górze, tak? Kilka osób na górze, ale... Ukradnij tą mapę. Weźmy ją w pierwszej kolejności. Bo ja widzę, że ona jest tutaj, a jej po prostu nie zauważyłem. To jest wartownik i my go chyba zastrzelimy, wiecie? Tak właśnie. Zdecydowanie to było to, na czym mi zależało. Dobra, cyk.
idzie ziomek. Jeszcze któryś? Nie. Myślę, że mamy spokój i ciszę. Okej, chodźmy tutaj te pieniążki zebrać. Może jakaś dobra dola będzie. 875. No, troszkę hajsu tutaj jest. 500. Dobrze, tu mamy jakiś... O. Troszkę playboyów. Patrzcie, ty, oni nawet nie zwracają na mnie uwagi, nie? Gościu z bronią biega... Nic, zero, zero kumy, nie? Mhm. Okej, okay, goddamn, next. Co to jest? Okej. Okay. Ja pierdzielę, no dobra. Tu na dole mamy apteczunię. Także sobie zbierzmy to. A, bo ja tu byłem. Czemu ja tego nie zauważyłem? Ślepa, kurde. Parówa. A, tam jeszcze coś, jakieś pieniążki leżą. Trzeba się rozglądać, kurde, wszędzie. I czy tu gdzieś jeszcze jakaś zielona poświata jest? Albo w zasadzie emotka wskazująca... Nie. O, czekaj tutaj. To idziemy na dół. Gotówka w garści, odblokowane osiągnięcie. No i fantastycznie. No. O, cyk. To chyba chodzi o to, że te 150 ten tysięcy mam. Dobrze, no moi drodzy, no to zrobiłem. Czyli teraz jedyne, co mogę się... Przesłuchaj bandytów napadających na pociągi. Przesłuchajmy, no. Przesłuchajmy, to daleko nie jest. Gdzieś tam po drodze... Gdzie jest ten mój... Tam jest moje auto. Wszystko mamy po drodze. Jeżeli będę mógł już zabić tego głównego bossa... Gawunia. Gorąca. Ale dobrze. Jeżeli będę mógł zabić tego głównego bossa, to chcąc nie chcąc, muszę się tak jakby wstrzymać. Dlaczego? Dlatego, że jak sami wiecie, najrozsądniej będzie wcielić go do siebie, żeby większe pieniążki były. Żeby większe pieniążki były. Dobra, czy oni jakoś się rozejdą, coś? No tak, idą, ale nie w tym kierunku, co mi się podoba. Dobra. Ten dalej gada z tamtym. Dobra, tu jest gościu. A, on idzie w tę stronę, dobra, to idziemy go ubić. Dobra. Lejemy go. Dobrze. Santini. I want to know what he's up to. Mr. Santini's been doing some small-time gun sales. I know where he's been stashing the money. No o to mi chodzi właśnie. Dobra, werbujemy. Stay close. Ja pierdzielę, to łamanie ręki, które tutaj Lincoln robi za każdym razem tym ludziom. To masakra. Ole pieniążków, te 9 koła. I tam mamy... Para pa pa pa.
Pięknie. Dobra, i jak tu wejść? Najlepiej drzwiami. Okej, okay. Pyk. Mamy 62. Okej, okay. Co mi tu odblokowało? Ja jestem tu. Tu mi odblokowało są okradnij skrzynkę. To będzie w cholerę hajsu, wiecie. Informatora i tak już nie mam. Więc to jest jedyna miejscówka, w którą mogę się udać. Fantastycznie. Ale najpierw... Dobra, czy ja jakąś dolę mam do odebrania? Nie, Cassandra nie ma nic, tutaj Vito tym bardziej, a Burke? No, 152 i to jest właśnie dlatego to osiągnięcie. No ale dobra, na Steamie. Wyjeżdżamy stąd. Wyjeżdżamy stąd i sprawdzimy, co tak naprawdę nas czeka tam i ile pieniążków będziemy mieli. No ja tak zakładam, że to powinno być takie dosyć, wiecie, dosyć spore, nie? O, tu jest gościu jeszcze. Dobra. Jak stoję z... Może być. Chciałem powiedzieć, jak stoję z nabojami, ale nie ma sensu. Dobra, tutaj ludzie sobie... Nie podoba mi się... Dobra. Ale to spierdzieliłem. O, tam, o. Dobra, widzę, że niestety po cichu to nie będzie. Tam jest gościu. Jasna dupa. Dobra. Trzeba tu wchodzić. Tam jest gościu. Cover my ass. Ja ci zaraz dam cover my ass. No. Ależ pięknie. Ależ pięknie. Dobra, czy ktoś jeszcze... Na dole tu jest gościu. Trzeba go ubić. Pięknie. Zbierzmy wszystkie pieniążki. Tu idzie gościu. Na styk, powiem wam. No i co? I tu to chyba tylko jeden gościu został, który i tak się jeszcze zbadził. Dobra, idziemy go lać. Pięknie. Dobra, teraz tak. Tu mamy pieniądze. Gicio. Chyba nawet do snajperki dostałem. No dawaj, R. A, nie mogę. Dobra, nie mogę, bo mam na maksa. Ja pierdzielę. Chevy głąbie. Dobra, tam. Tutaj. Wszystko rozwalone. Proszę, jakie ładne bronie. Idziemy na górę. I teraz tak, mamy $300 przy sobie.
Zobaczymy, ile mnie to będzie kosztowało. W sensie, ile hajsu dostanę. O jest. Nawet nic nie dam rady przeczytać. Chyba, że ktoś jest w stanie pismo lekarskie przeczytać, śmiało. Możecie mi napisać w komentarzu. Pięć tysięcy. No i co teraz? Czekaj, bo chyba zaraz się kolejne zadanko tak jakby odpali. Wyjdźmy stąd. Może ja po prostu muszę wyjść z wrogiego terytorium. What? Mniejszą dolę daje dziewczyna. Teraz pytanie, czy to dlatego, że ci mają więcej biznesów i szybciej po prostu te pieniążki napływają, bo popatrzcie, 4400, 4400, a tam wolniej zarabia. Na to by wyszło. A dobra, zobaczymy. Ty, no bo tutaj mam blisko Marię Bawę. I tak na razie... Nie mam na razie dodatkowych zadań. Nie, na razie nie mam na razie, nie? Pięknie, masło maślane. To właśnie o to chodziło. Wow! Co to, nie mogę tam wjechać? Dobra, cyk. Skorzystajmy z sytuacji. To być może będzie... O, czekajcie. 63. Pyk. Pięknie. Coś czuję, że po tym odcinku będę musiał podsłuchy zacząć ogarniać. Tu mamy jeszcze apteczkę. Też jak najbardziej trzeba wziąć. Tędy nie przejdę. Tam były drzwi, to sobie po prostu wejdę nimi. A jak sobie mnie wyobrażałaś, młoda damo? Someone told me you work at the dump, that you might have information for me. Now, your name's Maria, right? Mm-hmm. Maria Bava. I've only been at the dump a couple of months. Accounts receivable. I know. Glamorous. Paul Simmons runs the place. Everybody calls Who him is puppy, though. You've got to stop him. Stop him from doing what? Dumping waste in the bay, extorting drivers from other garbage companies, but that's... That's not the worst thing they're doing, is it? Mister... They're killing people. Puppy, Mr. Simmons doesn't know how to keep his voice down on the phone, but he was arguing with one of the cleaners, kept saying how they've been paid to get rid of somebody. You know when these cleaners will be around? No, but some of the other guys who work for the dump might. I'll chase down information on these cleaners, along with the rest of the dump's business. It's gonna be all right, Maria. You did the right thing. Some of Mr. Simmons' people might know more about the illegal dumping and the bodies. Wiecie, co wam powiem? Śmieszne w tym wszystkim jest to, że... I keep hearing Mr. Simmons works for someone else. Enzo jakiś tam. Enzo something. Powiem wam tak, śmieszne w tym wszystkim jest to, że Lincoln mówi do tej babeczki, do Marii, że słusznie postąpiła. Poczekajcie chwilę. No i, dobra, nagrywa się, nagrywa. Chevy teraz przewrażliwiony będzie przez następne kilka tygodni. I w momencie, gdy sam zabijam ludzi, bo nie oszukujmy się, zabijam ludzi, to chcąc, nie chcąc, dlaczego ja tu nie mam żadnych informacji, kurde? Nie wiem, no dobra, idę tam to zrobić. No, w momencie, gdy nie ma żadnych informacji odnośnie tego, że... Może tego gościa muszę zabić? Aha! Ty, bo tu się coś zbadżyło. Tu
się coś zbadżyło. Ja ich zabiję, zobaczę, czy mi się nie odblokuje coś. Tylko czekam, aż ta policja pojedzie stąd, nie? No, i w momencie, gdy sam zabijam, sam jestem tak jakby potworem poniekąd, to nagle mówię, że postąpiłaś dobrze, sprzedałaś swojego byłego szefa. Mam nadzieję, że nie sprzedasz mnie. Oczywiście to jest niepowiedziane. Także, zabawna, hilarious sytuacja. No, dawaj. Czerwone. Zmień się na zielone. Zmieni się, czy się nie zmieni? Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby tą policję wywalić, nie? Bo tu w sumie jakaś jest duża ekipa. A, widzę, że i tak nie jadą. Dobra. Idę stąd. Może coś się zbadżyło. Pięknie, po prostu zrobiłem to tak pięknie. Ale ta policja nawet się nie rusza, bo też jest zbadżona. Ale shit, powiem wam. No, ja już jestem poza tym terytorium. Także wy mnie nie musicie nawet poznać autem. Pierdziele. Ja sobie gdzieś tam notuję skrupulatnie jakieś minusy tej gry i oczywiście w recenzji na Steamie będziecie mogli o nich przeczytać, jakich ja doświadczyłem, nie? Ale no, o, wysypisko jest pięknie. Mamy doświadczenie z wysypiskiem, prawda? Dobra, hop. Łe. Podłóż materiały. Okej. A, gościu. Dobra. Mamy spokój. I tak muszę wszystkich ich powybijać, bo tu są te pieniądze, na których mi zale... Ty, ja mam 5000 przy sobie. Fuck. Kurde. No i pięknie. To jest właśnie... Ła. Pierdziele. Ja pierdziele. Dobra, udało mi się w miarę. Ojoj! Nie! Zginę jak nic! Ja pierdzielę, no nie wierzę. Ole to zrobiłem. Ole to zrobiłem, matko boska. No. Dobra. Jeszcze tam jest gościu, którego trzeba... Reloaduj.
Pięknie. Tam jest jeszcze gościu, ale ja go nawet nie widzę. Dobra, mam go gdzieś. Idę stąd. Wszystkie pieniążki, jakie macie. Ej, swoją drogą, powiem wam, że praca w śmieciach, albo tak zwanej ochronie środowiska, bo ludzie, którzy pracują w śmieciach, zajmują się śmieciami, to bardzo tego nie lubią, ponieważ to jest błędne określenie, tak jakby zawodu. To jest gospodarka odpadami... Czekaj, jak to było? Gospodarka odpadami... Gospodarka odpadami w sumie, no tak. No i w momencie, gdy gdzieś tam nazywacie ludzi na przykład... Tego się nie spodziewałem. Gdy nazywacie ludzi śmieciarzami, no to popełniacie błąd, bo w tym momencie śmieciarz to jest osoba, która śmieci, a nie sprząta. Także ochrona środowiska, o, też bardzo dobre określenie, praca w ochronie środowiska, gdzieś tam się... gospodarka odpadami wtórnymi, o, dokładnie tak. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj jest hajs. Tutaj, tu i tam później jest szafka na broń. Dobra. No, także osoba, jak nazywać się śmieciarz, to śmieci, a osoby, które gdzieś tam jeżdżą na przykład śmieciarką, to są ludzie, którzy zwyczajnie sprzątają po was, czyli pracują w ochronie środowiska. Mam nadzieję, że to nie jest na czas. Bo jeżeli jest na czas, to jestem w dupie głęboko. Na, 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 na. Dobra, nic więcej tutaj nie ma, żadnych pieniędzy. Także możemy się oddalić stąd. Tylko tu jeszcze coś mamy, jakieś... A, tam mamy pieniążki, dobra, nie. Panie kolego, to my tak się bawić nie będziemy, bo ja chcę to zebrać. Ja chcę to... O, i podsłuch, proszę bardzo. I podsłuch, i wszystko. Przecież to wszystko do mojej tej idzie. Kieszeni. Co my tu mamy? Mayweather. Nie, ja mam chyba lepszą broń. Tego Vipera, żmije, to jest po prostu takie OP, że o Jezus Maria. Czy tam z noktowizorem chyba jest jeszcze jedna, wiecie? To taka lepsiejsza. Oczywiście mówi się lepsza, nie? Ale ja tak czasami... Ja nie zawsze, powiem wam tak, nie zawsze to, co mówię, mówię dlatego, że nie wiem, jak się powinno wymawiać. Kohol na przykład, no to wiadomo, od kogo to się wzięło, od pana Wszywki. Świętej pamięci. 15 tysięcy mam przy sobie, jo pierdziele. Dobra, zdecydowanie trzeba konsiliere. I przy okazji jeszcze, kurczę, dole mi tutaj ten... dole zbierze. No jedziesz? Dobra, muszę następny minus dodać tej gry. Blokujące się po prostu postacie. 177, no prawie 200 tysięcy, ja pierdzielę. Ale będzie wydawania. Dobrze, moi drodzy, 34 minuty wystarczy tego odcinka na dziś. Chyba będę musiał tutaj z nią pogadać. Ale zresetuję sobie też grę, żeby w razie W odblokowało mi kolejne zadanka, bo coś czuję, że tutaj jeszcze mogę jakieś zadanie dostać, tylko że mi się gra zbadżyła. Tym bardziej, że sami widzicie, gdzieś tam na skrzyżowaniu zatrzymują się postacie i w ogóle nie jadą, nie? To niby tak jakby idzie mi do przodu, to zadanie,
ale to tylko dlatego, że jest nowe. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku z serii Mafia 3 Definitive Edition. Pozdro, Cheveral, hej, hej.